A Stanislav k nám v uvozovkách přijel z Polska. Ten převzal žezlo po Janu Bakrovi ve východní Evropě. 4 roky byl dobrovolníkem jako národní koordinátor Alfy ve vězení v Polsku a dnes je taky koordinátorem pro celý region Emina. Je ženatý a má 4 děti, už dospělé, a byl manažerem dřív, než se začal věnovat Alfě. Nestetyně mluvě po polsku. Prosím, Danieli, mohl bys přeložit teď pár věc, co řeknu v češtině? Prosím, Daniela mě přeložil. Téma Stanislavova povídání je modlitba jako základ evangelizace. Protože pokud chceme pořádat alfu, pokud chceme evangelizovat, naše služba musí stát na modlitbě. Modlitba musí předcházet všemu, co děláme, jinak to bude pouze lidské dílo. A to je málo. So, Stanislav, it's your turn. We're looking forward to hear your story. Yeah, thank you very much. I'm so happy, you know, to see you all, my friends in the screen. I see Tadeusz here. Hello, Tadeusz. And so let's start then. So, zdravím was všechny na konferencji Alfa. Po polsku. Zdravím všechny moje přátelé z České republiky. Jsem rád, že tu dnes mohu být. Lituji, že nebudu mluvit česky, ale na štěstí máme Daniela v překladu. Děkuji, Daniel. OK, so... A, přepraszam, mluvím po polsku. Więc przez ostatnie kilka tygodni zastanawiałem się, czym się mogę podzielić tutaj na tym spotkaniu. Czekam na to spotkanie już od dawna i bardzo się cieszę, że tu teraz mogę być. Nie jestem teologiem, chociaż studiowałem teologię, ale postanowiłem po prostu podzielić się moim świadectwem. Takim wstępem do tego, o czym chciałem powiedzieć, jest Psalm 127, wersety 1 i 2. Danielu, możesz przeczytać te wersety, albo ja tutaj przeczytam, ty przetłumaczysz. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa nadaremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna. Dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. To, co sobie uświadamiam cały czas, będąc blisko Alfy, to to, że Alfa to nie jest nasza inicjatywa. Alfa nie należy do nas. Duch Święty jest właścicielem Alfy, możemy powiedzieć. I to jest coś, co daje mi dużo komfortu. Po prostu można się wyluzować i spokojnie włączyć się do Alfy. Dzieląc się moim świadectwem na temat modlitwy, chciałem wrócić do kilku takich momentów w moim życiu. Nawróciłem się w roku 1985. To było w Krakowie. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów. Mieszkałem na miasteczku studenckim. To taka dzielnica Krakowa. W Krakowie jest bardzo dużo studentów, około 200 tysięcy. Ale wtedy, w roku 85, świadomie oddałem moje życie Jezusowi jako mojemu jedynemu Panu i Zbawicielowi. Wtedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym.
I kolejne 5 lat na moich studiach spędziłem w takiej studenckiej wspólnocie, bardzo żywej. I to był bardzo taki owocny i wspaniały czas w moim życiu. Potem zawsze byłem chrześcijaninem wierzącym, ale tak jak powiedziała Weronika, rzeczywiście moją taką historią jest historia taka zawodowa bycia menedżerem. Więc zajmowałem się różnymi rzeczami, zarządzaniem na różnych szczeblach. Też między innymi pracowałem w Europie Wschodniej. I był taki czas w roku 2009. Byłem wtedy no, takim bardzo zapracowanym menedżerem. W zasadzie cały czas na walizce. Co tydzień gdzieś podróżowałem, najczęściej z samolotem. I wtedy spotkałem mojego kolegę z czasów właśnie studiów. Razem byliśmy we wspólnocie. To był Józek, to jego imię. To było wspaniałe spotkanie. I zadałem mu jedno pytanie. Józek, czy jesteś cały czas wierny takiej modlitwie? Czy jesteś pořád wierny, Józef? Praktykowaliśmy we wspólnocie. Nazywaliśmy to namiot spotkania. Pół godziny codziennie. Józek to biznesmen, też zajęty człowiek bardzo. I on mi powiedział wtedy tak. Codziennie rano spędzam co najmniej pół godziny z Biblią i z Panem. Więc dla mnie to było naprawdę inspirujące wtedy. I poprosiłem Pana o to, żebym też mógł tak czas znaleźć. I wiecie, to czego doświadczyłem, to naprawdę łaski. Więc od kolejnego dnia zacząłem co rano wstawać pół godziny wcześniej, żeby mieć czas na tę modlitwę. Wstawałem na samolot, żeby pojechać na lotnisko o 4 rano. No to wstawałem o 3:30 rano. To był naprawdę niezwykły czas, takich 4 lat, kiedy z perspektywy patrzę, że Pan Bóg przygotowywał mnie do czegoś, do takiej relacji z Nim. Tamten czas był czasem naprawdę łaski dla mnie, absolutnie niezasłużonej z mojej strony. Było łatwo wstawać. Teraz mogę powiedzieć, że jest mi trudniej. Staram się być wierny temu, żeby mieć czas dla Pana codziennie, żeby mieć czas właśnie z Biblią. Biblia w jeden rok to jest taka propozycja, którą teraz praktykuję. Ale zaraz potem, po tym czasie, tych 4 lat, poznałem Alfę. I to było, mogę powtórzyć za Berem Grylsem, że Alfa to jest największa przygoda w moim życiu. To czego wtedy się nauczyliśmy, to że rzeczywiście ta przygoda jest przygotowana przez Pana. Wiecie, 2 lata byłem zapraszany przez jednego franciszkanina na Alfę. A jakoś tak nie mogłem zrozumieć, taki podstawowy kurs, po co w zasadzie byłaby mi potrzebna Alfa. Ale kiedy otrzymałem pisemne zaproszenie, 5 rano, wyjeżdżaliśmy wtedy do Palestyny, na właśnie, żeby właśnie doświadczyć
takiego spotkania w Ziemi Świętej. I wtedy pomyślałem, dostałem zaproszenie, idę na Alfę. Poszliśmy razem z moją małżonką, Iwoną, jeszcze z przyjaciółmi. I to było jakby ktoś światło zaświecił, naprawdę coś niezwykłego. Widzieliśmy Ducha Świętego, który bardzo mocno się poruszał. Moja mała grupa była zupełnie niezwykła. W naszej małej grupie była Helenka, która miała 16 lat. Było trochę 20-latków. Kilka osób, 4 czy 5 w moim wieku. No i dwie dziewczyny, które miały po 75 lat. Były naprawdę, to było wspaniałe doświadczenie. I zaraz potem postanowiliśmy, organizujemy Alfę w naszym rodzinnym mieście, w Andrychowie. 70 osób przyszło na tą Alfę i Duch Święty był wierny, przyszedł. Zmobilizowaliśmy bardzo wielu ludzi, żeby się modliło w czasie tej Alfy. No i można powiedzieć, że entuzjazm, który był zupełnie niezwykły, udzielał się wszystkim. Z każdą kolejną alfą staraliśmy się organizować 3 alfy, 3 kursy w jeden rok. I z każdym kolejną edycją przybywało nam kolejne miejsce, które rozpoczynało alfę i permanentnie cały czas ją organizowało. Po około 2 latach było takich miejsc już 20. Pan Bóg wypełniał wszystkie sale, które były przygotowane na alfę. Więc no, było miejsce na 100 osób, Pan Bóg przygotował 100 gości. Specjalnie nie przejmowaliśmy się promocją, po prostu Pan Bóg to wypełniał. A my organizowaliśmy ludzi do modlitwy. Taką naszą praktyką było przygotowanie, my to nazywaliśmy, że jest na Alfie grupa Marii. Wiecie, Marta i Maria. Mieliśmy też grupę Marty, która przygotowała posiłki. Ale grupa Marii się modliła i mobilizowała ludzi do tego, żeby się modlić. I modlitwa była bardzo, bardzo skuteczna. Pamiętam weekendy Alfy. Wszyscy ci, którzy razem zaczynaliśmy Alfy, chcieli, żebyśmy mieli weekendy wspólne. Ale po niedługim czasie to nie było możliwe. Mieliśmy takie miejsce, które mogło pomieścić 400 osób, więc no, 400 osób było maksymalnie na Alfa. Natomiast inne grupy robiły to osobno. Natomiast taka, można powiedzieć, poczucie wspólnoty to jest coś, co nam naprawdę zostało. Więc wspólnie też modliliśmy się za siebie, nawzajem. To, co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie jako moje takie świadectwo, to ostatnia sesja naszego pierwszego kursu Alfa. Wiecie, w Kościele katolickim tam jest na każdy dzień są przygotowane odpowiednie czytania. One, jeżeli chodzi o niedzielę, powtarzają się w cyklu 3-letnim, a w tygodniu w cyklu 2-letnim. I czytanie, które było w dniu, kiedy kończyliśmy pierwszą alfę, było następujące. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wykonaliśmy tylko to, co mieliśmy wykonać. Cieszyliśmy się z tego słowa jak szaleni. To było niesamowicie uwalniające. Uświadomiliśmy sobie, że gdyby Pan Bóg chciał, to kamienie mogą mu robić alfę. Ale on zechciał, żebyśmy to my robili tą alfę. On nas do tego zaprosił. To było naprawdę zupełnie niezwykłe.
I to poczucie z tamtego wieczoru towarzyszy mi do tej chwili. Więc staramy się pamiętać, kto jest gospodarzem Alfy, czyja jest Alfa. Przypominamy sobie za każdym razem, pamiętajcie, Alfa należy do Ducha Świętego. I to jest po prostu piękne. Więc jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Pan jest właścicielem Alfy. Bardzo też urzeka mnie taka kreatywność różnych wspólnot, które przygotowują Alfę. To w jaki sposób się modlą, w jaki sposób zapraszają Pana do tego, żeby on był gospodarzem. Kościół właśnie Świętej Trójcy w Londynie, HTB, przed każdą Alfą organizuje taką 21-dniową kampanię modlitewną. Więc to przypomina szturm do nieba. To jest piękne. Pamiętam, byliśmy z jednym z franciszkanów właśnie tutaj z południa Polski w Londynie rok temu, zaraz przed pandemią. I kiedy on usłyszał o tej kampanii 21-dniowej, to on mówi, ojeju, to my za mało się modlimy w ogóle. Więc to było takie bardzo inspirujące dla wszystkich. Więc dla mnie osobiście jakoś tak pamiętam o tym, że modlitwa jest zupełnym takim fundamentem w ogóle to, do czego zmierzamy, naszej posługi przy Alfie. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby to nie była realizacja naszego planu, ale żeby to była realizacja Bożej woli. Tak jak modlimy się codziennie, niech się święci Twoje imię, niech się dzieje Twoja wola. Więc gratuluję Wam wszystkim, że zostaliście zaproszeni do tej przygody. To jest wspaniała przygoda, przede wszystkim do bliskiej relacji z Jezusem, najwspanialszą osobą na świecie. I to jest zaproszenie do tego, żebyśmy mogli też innym mówić o tym, że ta wspaniała osoba czeka. Gratuluję Wam serdecznie, bo mam stoper tutaj, więc właśnie 15 minut minęło. Dziękuję Wam bardzo. Thank you for your words. You spoke about necessity of prayer, so may I shortly pray for you and for Jan. Be pleasure for me. Yes, please. So, dear Heavenly Father, thank you for Jan and Stanislav for their passion for you. Please fill them with your Holy Spirit. Give them the right words for us. Give them peace and joy. Be close to them. Thank you for them, oh Lord. Amen. Amen. First, Lord, I thank you for this conversation in this beautiful my heart. For Alpha and thank you that for this invitation. Please give us your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fulfill us, touch us, anoint us, and send us. And please use us as your tools, Lord, as you want. I pray in the name of Jesus. Amen. Yes, Father, thank you so much that we can be in this gathering, these people who long to share the gospel of Jesus Christ. This is such a privileged group of people. And we pray that for a blessing over this conference. And we pray for a blessing over Czech Republic. Father, please pour out your Holy Spirit. And we pray that Alpha may also be part of that to reach the hearts of the people from Czech Republic.
So we pray for a blessing in these moments. And we thank you, Lord, that we may know you, that we can talk to you, and that we can share with you that we love you and adore you. Amen. Amen.